Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmiku i myślę, że będzie to już ostatni film dotyczący pielęgnacji skóry wokół oczu. Zaczęliśmy całą serię tak naprawdę od tego, jak wykonywać poprawnie demakijaż okolicy naszych oczu. Następnie opowiadałam wam o tym, jakie są moje ulubione preparaty w postaci serum, a następnie przeszłam do omawiania kremów. I pierwsza grupa były to lekkie kremy, które bardzo dobrze sprawdzą się w połączeniu z serum, ale również w porannej pielęgnacji. Kolejna grupa były to kremy treściwe, gęste, które moim zdaniem rewelacyjnie nadają się do wieczornej pielęgnacji. A ostatnio opowiadałam wam również o kremach pod oczy, które zawierają w składzie retinol. I tutaj połączyłam, można powiedzieć, dwa tematy, bo troszeczkę właśnie pielęgnację skóry wokół oczu, ale również kwestie retinolu w pielęgnacji. Dzisiaj natomiast opowiem wam o moich top 5, jeśli chodzi o płatki. Płatki do stosowania właśnie w okolice oczu. Jest to temat, o który również wiele z was mnie prosiło, bo okazuje się, że tych płatków na naszym rynku jest naprawdę bardzo dużo, ale znaleźć takie, które będą świetnie działały właśnie na tę okolicę, miały bardzo dobre składy, fajne substancje aktywne, to wcale nie jest taka prosta sprawa. Ja natomiast mam już takie płatki, które stosuję od lat, do których bardzo chętnie wracam i które naprawdę u mnie świetnie się sprawdzają i dzisiaj właśnie wam je polecę. Moi drodzy, pierwsze płatki to jest mój hit. To jest mój hit od kilku dobrych lat. Uważam, że są genialne i szczerze wam powiem, nie ma lepszych płatków właśnie od tych na naszym rynku. Przynajmniej ja nie znalazłam jeszcze w przeciągu kilku lat, a testuję, jak wiecie, wiele kosmetyków, nie znalazłam lepszych płatków od tych. I gdybym miała wam powiedzieć, które są moim takim top ze wszystkich, to będą właśnie płatki od marki Yonel. Dlaczego? Moi drodzy, ja w ogóle zaczęłam przygodę z marką Yonel kilka dobrych lat temu od płatków pod oczy. Już nie pamiętam, jak to było, czy gdzieś widziałam je na Instagramie, gdzieś na blogu, czy jakoś w drogerii, w perfumerii Douglas, bo tam właśnie dostaniecie kosmetyki marki Yonel. Ale pamiętam, że były to jedne z pierwszych preparatów, które były dostępne na rynku i bardzo mnie wtedy zaciekawiły. Postanowiłam wypróbować, kupiłam co prawda jeszcze te płatki w wersji H2O, o ile dobrze pamiętam. Teraz mamy większy wybór, jeśli chodzi właśnie o płatki i powiem wam, że przepadłam. Przepadłam tak naprawdę od użycia pierwszych płatków. I mimo tego, że minęły lata od tamtego czasu, dobrych kilka lat, to marka Yonel kompletnie nie zmieniła ani formuły tych płatków, ani materiału, z którego zostały wykonane, a nawet bym dodała, najnowsze płatki, które pojawiły się w ofercie, czyli z tej serii Forte Fusion, są jeszcze lepsze i jeszcze ciekawsze pod względem składu. Dobrze, zacznijmy od tego, że jak widzicie, ja mam tutaj opakowanie, które składa się z czterech płatków. Są one dosyć drogie, bo kosztują około 120 zł i każda para tych płatków jest pakowana w oddzielną saszetkę. No i teraz pomyślcie sobie, no dobrze, drogie płatki, ale co w nich jest takiego genialnego? I zacznijmy może od tego, że płatki wykonane są z biocelulozy niesamowicie cienkiej. A biocelluloza jest materiałem medycznym. Jeśli jeszcze nie wiecie, biocelulozę stosuje się właśnie w medycynie, między innymi w momentach, kiedy mamy poparzenia skóry. I wtedy wykonuje się właśnie takie specjalne okłady, gdzie sama biocelluloza jest już materiałem leczniczym. Czyli już mamy tutaj działanie na naszą skórę. Poza tym mówi się, że właśnie ze względu na to, jak jest to materiał, jaka jest ona cienka, jaka jest w dotyku, to też bardzo często nazywa się biocelulozę drugą skórą. Bo rzeczywiście po nałożeniu na skórę ona idealnie do niej przylega. A przez to, że przylega i też ma taką specyficzną fakturę, macie wrażenie, jakbyście nic na tej skórze nie mieli, a
wręcz przeciwnie, jakby to była wasza druga skóra. Także dlatego też między innymi ja uwielbiam maski w płacie z biocelulozy i między innymi płatki pod oczy z biocelulozy. I właśnie marka Yonel wykorzystała tę biocelulozę w stworzeniu płatków pod oczy. Druga ważna sprawa, dlaczego te płatki są tak wyjątkowe, to właśnie to, jak, w jakiej one są formie. Może tak, płatki pakowane są oczywiście w taką jedną saszetkę i one są ułożone na specjalnej tacce, na takiej plastikowej tacce, teraz zresztą widzicie to na przebitkach i te płatki pływają w serum. Dobrze usłyszeliście, pływają, dosłownie pływają w serum. Tego serum jest tak dużo, że oprócz tego, że płatki są niesamowicie dobrze nasączone i mokre, więc nawet jak wyciągniecie taki płatek z tej tacki i przyłożycie go sobie do skóry, to będziecie od razu czuć, że nakładacie nie tylko właśnie taką cieniutką biocelulozę, ale nakładacie też bardzo dobrze nasączony produkt. A z drugiej strony to, ile wam zostaje serum w takiej jednej saszetce. Nie spotkałam się, słuchajcie, w żadnej marce kosmetycznej, żeby dodawała aż tyle produktu. I to serum możecie wykorzystać oczywiście po zdjęciu płatków, wklepać je sobie wokół oczu, ale jest jego tak dużo, że spokojnie nałożycie sobie na twarz, szyję i dekolt, być może na wasze dłonie, albo też wykorzystacie dwa razy i nałożycie sobie na twarz i na szyję. Uwierzcie mi, płacicie tutaj nie tylko za jakość wykonania tych płatków, za skład, o którym zaraz wam powiem, ale też za to, ile dostajecie w takiej jednej saszetce. I to jest ogromny, ogromny plus. No dobrze, kolejna ważna sprawa jest też taka, że płatki bardzo dobrze przylegają do skóry i nie przesuwają się na niej. Czyli w momencie, kiedy zaaplikujecie sobie wokół oczu, to możecie wykonywać wszystko. One będą naprawdę bardzo dobrze trzymały się w tej okolicy, nic tutaj wam się nie będzie zsuwać i to też jest wielki plus, jeśli chodzi o te właśnie płatki pod oczy. No i oczywiście jeden z najważniejszych plusów to jest skład. No i teraz zwróćcie uwagę na to, co mamy zastosowane w tym serum, gdzie są zatopione płatki z biocelulozy. Mamy tutaj naprawdę dużą ilość substancji aktywnych, zaczynając między innymi od gliceryny, następnie mamy kofeinę, łagodzący pantenol, olej z oliwek, maltodekstrynę, escynę, wyciąg z zielonej herbaty, mentol, kwas hialuronowy. Dwa peptydy, wyciąg z wąkroty azjatyckiej, witaminę C, wyciąg z nagietka, glikolan amonowy, który ma działanie przeciwzapalne, wyciąg z myszopłocha kolczastego, hydrolizowany wyciąg z drożdży, hydrolizowaną elastynę. To są substancje aktywne, które znajdziecie w składzie tego produktu. Oczywiście tam są również promotory przenikania, emolienty, humektanty, ale moi drodzy, ze wszystkich płatków, o których wam dzisiaj opowiem, ten skład jest zdecydowanie najbogatszy i najciekawszy. To są płatki, które po nałożeniu na skórę odczujecie takie lekkie chłodzenie. Więc ze względu właśnie na ten mentol, ale też ze względu na kofeinę, która się w nim znajduje dosyć wysoko w składzie, będą to płatki, które sprawdzą się świetnie na przykład w porannej pielęgnacji, kiedy obudzicie się i macie opuchnięcia pod oczami i chcecie je zniwelować. Momentalnie. Zobaczycie, momentalnie te płatki będą na to działały. Dodatkowo też one przez zawarty kwas hialuronowy czy pantenol będą działały łagodząco, ale będą również intensywnie nawilżały, bo na tym nam też zależy, żeby zastosować je właśnie tutaj w okolicy skóry, która jest zdecydowanie zawsze mocniej przesuszona niż na całej twarzy. Oprócz tego płatki będą działały przeciwzmarszczkowo. Mamy tutaj zastosowane peptydy. To działanie jest naprawdę ogromne i widać je. Widać je bardzo szybko. Nie mówię tego dlatego, że lubię markę Yonel, ale uwierzcie mi, te płatki są moim hitem od wielu lat i one naprawdę działają genialnie. Można je stosować codziennie, ale możecie potraktować je również jako taką dodatkową kurację waszej pielęgnacji, kiedy chcecie intensywnie wzmocnić tę okolicę pod oczami. One też są bardzo fajnie
wykrojone, więc też ładnie nam tutaj zachodzą, pokrywają właśnie okolice oczu. Także widzicie, mogłabym o tych płatkach Wam opowiadać i opowiadać, ale warto sobie je przetestować, warto spróbować i się przekonać samemu. Jeśli w ogóle szukacie, chcielibyście wypróbować coś z kosmetyków marki Yonel, a nie wiecie co i od czego zacząć, to ja Wam polecam właśnie zacząć od tych płatków. Zobaczycie, że się zakochacie. Mówię Wam to z czystym sumieniem. Rozgadałam się na temat tych płatków Yonel, ale lecimy z kolejnymi. Dzisiaj Wam ich nie pokażę, ponieważ nie mam ich fizycznie przy sobie, ale są to też płatki, do których bardzo lubię wracać. Tutaj mamy już zupełnie inny skład i mamy też inne płatki. Mowa oczywiście o marce Sensderma i serii z witaminą C. To są płatki, które mają kształt, powiedziałabym, takiego banana, czyli nie są zwężane po jednej stronie, z jednej strony szersze, z drugiej strony węższe. To są płatki, które wykonane są z takiego bardzo ciekawego materiału i one też przez to bardzo ładnie przylegają tutaj do okolicy oczu i nam się po prostu nie ściągają. Więc też spokojnie możecie wykonywać z nimi praktycznie wszystkie sprawy domowe, siedzieć, ruszać się i tak dalej, bez żadnej obawy, że coś Wam się tutaj przesunie. Ale z kolei tutaj nie mamy serum, tutaj mamy już preparat w postaci bardziej żelowej. Nie wiem skąd taki pomysł, ale powiem Wam, że jest to bardzo dobre rozwiązanie, bo te płatki również są nasączone tym preparatem żelowym i przez to, że właśnie mają taką zupełnie inną strukturę i ten żel też bardzo ładnie działają na okolice oczu. No i jak sama seria nam tutaj wskazuje, są to płatki z witaminą C, które będą działały rozświetlająco i rozjaśniająco. Oczywiście w składzie znajdziemy również inne substancje aktywne, które podziałają antyoksydacyjnie, przeciwzmarszczkowo, będą wymiatać wolne rodniki, podziałają na opuchnięcia, na rozjaśnienia tej okolicy wokół oczu. Zaraz Wam przedstawię właśnie te substancje, ale uważam, że są to kolejne bardzo dobre płatki. Tutaj znowu mamy opakowanie, w którym znajdziemy 5 saszetek. I to też jest fajne rozwiązanie, bo każda para jest pakowana w oddzielną saszetkę, więc na przykład możecie gdzieś ze sobą takie płatki zabrać. A tutaj mamy markę dermokosmetyków, markę Sensderma, która korzysta z nanotechnologii, czyli zamknięcia substancji aktywnych w liposomach, więc też mamy większą gwarancję tego, że te substancje aktywne lepiej zadziałają na naszą skórę, ale właśnie też mimo wszystko te płatki są dosyć drogie, nieco tańsze od Yonel, ale są dosyć drogie, więc nie ma tutaj też takiej opcji, że można sobie kupić pojedynczą saszetkę, chociaż kto wie, jeśli przeszukacie internet, to może Wam się uda znaleźć taką opcję. No ja nie znalazłam, ale wiem, że Wy wszystko potraficie i wszystko jesteście w stanie znaleźć, więc ewentualnie dajcie znać, jak to wygląda. No dobrze, a teraz przejdziemy do składu i co znajdziemy właśnie w tych płatkach od marki Sensderma. Tutaj mamy glicerynę, wyciąg z kwiatów pomarańczy, wyciąg z żeńszenia, resweratrol, kofeinę, wyciąg z kameli japońskiej, peptyd, kwas hialuronowy, kwercetynę, pochodną retinolu, dwie formy witaminy E, lecytynę, witaminę C w stabilnej formie, czy olej słonecznikowy. Czyli sami widzicie, mamy tutaj pochodną retinolu, witaminę C w stabilnej formie i peptydy, więc będziemy mieć to działanie ujędrniające, odmładzające, przeciwzmarszczkowe. Mamy tutaj właśnie dwie formy witaminy E, czyli też będziemy mieć takie działanie odmładzające. Witaminę C w bardzo dobrej formie. Mamy również resweratrol, ale znajdziemy tutaj też kofeinę, która będzie działała lekko drenująco i na opuchnięcia. Moi drodzy, kolejne płatki, czyli kolejne top 5, trzecia pozycja, będzie to marka Pur Les. I jest to 149, czyli płatki pod oczy zamknięte w takim opakowaniu, hydrożelowe płatki z peptydem. Bardzo fajne rozwiązanie, ponieważ mamy tutaj właśnie opakowanie, w którym znajdziemy 60 sztuk płatków. Płatki są wykonane z bardzo takiego cienkiego hydrożelu, przez co też dobrze przylegają do naszej skóry. Nie przesuwają się, nic się z nimi tutaj absolutnie nie dzieje, nie odklejają się. Natomiast te płatki mają nieco inną formę. Mamy tutaj formę takiej, powiedziałabym, łezki, czyli z jednej strony są one szersze, a z drugiej strony są węższe.
Płatki są nasączone płynem, zawierającym bardzo ciekawe substancje aktywne, o których zaraz Wam powiem, ale przez to, że mamy właśnie takie fajne rozwiązanie w opakowaniu, gdzie mamy aż 60 sztuk tych płatków, możemy też je przechowywać na przykład w lodówce. I uważam, że jest to świetne rozwiązanie dla osób, które mają problemy z opuchnięciami, z workami pod oczami, bo mogą sobie takie płatki przechowywać w lodówce i na przykład w porannej pielęgnacji, zanim jeszcze wykonają te wszystkie czynności pielęgnacyjne, to po przebudzeniu wystarczy sobie nałożyć takie płatki właśnie w tej okolicy, napić się kawy, spojrzeć na Instagram, przejrzeć któryś z moich filmików i potem dopiero oczywiście wykonywać poranną pielęgnację. To są płatki, które stosujemy 2-3 razy w tygodniu. Bardzo ładnie nawilżają okolice oczu i też powiedziałabym, że lekko ją rozświetlają. Jeśli wyciągniecie je z lodówki i będą one zimne, no to wtedy podziałacie tym zimnem, tą krioterapią, czyli na zwężanie naczyń krwionośnych, na opuchnięcia, ale tak jak powiedziałam, też rozświetlenie, rozjaśnienie, działanie przeciwzmarszczkowe. Dodatkowo w opakowaniu znajdziecie też taką szpatułkę, dzięki której będziecie ładnie te płatki sobie wyciągać z opakowania i nie będziecie musieli tam grzebać paluszkiem, żeby coś tam się zadziało w tym płynie, czy na przykład na tych właśnie płatkach. No dobrze, ale co mamy takiego w składzie tych płatków? No i tutaj znajdziemy między innymi takie substancje jak gliceryna, wyciąg z chrząstnicy, jest to bardzo ciekawa alga, mamy kolagen, mamy wyciąg z zielonej herbaty, wyciąg z aloesu, który będzie działał łagodząco, mamy peptyd i mamy właśnie kwas hialuronowy, czyli kwas hialuronowy, kolagen będą działały nawilżająco, będą łapały tę uciekającą wodę z naszego naskórka, mamy peptyd, który będzie działał bardzo fajnie, napinająco, przeciwzmarszczkowo, mamy właśnie ten aloes, który będzie też łagodził jakieś podrażnienia, które mogą gdzieś tam się pojawiać. Także to też są bardzo fajne płatki. One są w cenie około 150 zł, ale to też zależy, gdzie je znajdziecie, w jakim sklepie, bo widziałam, że można je kupić taniej. Natomiast w porównaniu do tego, że mamy tutaj 30 par, 60 sztuk tych płatków, to naprawdę wychodzi nas to bardzo dobrze cenowo. Także są to kolejne płatki, które Wam gorąco polecam, naprawdę świetne, z dobrym składem i bardzo fajnym, o bardzo fajnym działaniu. Teraz będzie numer 4 i są to płatki, które stały się takim moim odkryciem w ostatnim czasie. Płatki marki Sephora. Tak, moi drodzy, Sephora Collection, płatki pakowane właśnie w takie pojedyncze saszetki. Tutaj znajdziemy dwa płatki z biocelulozy i jest to taka kofeinowa maseczka, płatki kofeinowe. Coś dla osób, które borykają się z workami pod oczami, u których często pojawiają się zasinienia, które budzą się rano z takimi workami pod oczami, u których widać zmęczenie na twarzy i chciałyby taki zastrzyk czegoś dobrego właśnie do zastosowania w tej okolicy twarzy, żeby skóra wyglądała na bardziej promienną, odpoczętą, wypoczętą, taką rozświetloną, żeby te worki były zniwelowane. Te płatki są naprawdę bardzo, bardzo dobre. Co więcej, są one wykonane z biocelulozy. Nieco innej biocelulozy niż w przypadku marki Yonel i mam wrażenie, że ta bioceluloza jest nieco gorszej jakości niż właśnie w przypadku Yonel. Natomiast są one bardzo, bardzo takie cienkie, idealnie przylegają do skóry, nic tutaj nam się nie przesuwa. Są one wycięte znowu w takiego, powiedziałabym, banana, czyli nie są zwężane albo rozszerzane po jednej czy po drugiej stronie, więc też bardzo ładnie nam tutaj przylegają do skóry. Ale moi drodzy, to co znajdziemy w składzie tych płatków jest naprawdę super. No i zwróćcie uwagę, mamy tutaj glicerynę, mamy filtrat z fermentów ryżowych, potocznie nazywany sake, mamy lecytynę, mamy maltozę, mamy wyciąg z agawy, oprócz tego kwas hialuronowy, kofeinę, wyciąg z zielonej herbaty czy wyciąg z kawy arabiki. Czyli oprócz tego, że mamy tutaj w dosyć wysokim stężeniu kofeinę, to jeszcze mamy ten wyciąg z kawy, czyli marka Sephora spotęgowała działanie właśnie samej tej kofeiny i nie ma się co dziwić, że maseczka nazywa się kawowa i słuchajcie, ona też tak pachnie.
Naprawdę, te płatki pachną kawą, więc są to dodatkowe doznania, które macie przy nałożeniu tych płatków właśnie w okolicy oczu. Ale one rzeczywiście świetnie działają. Bardzo szybko odczujecie też taki efekt zwężenia tej skóry, napięcia skóry, czyli trochę taki efekt chłodzący. Przez to też właśnie te worki pod oczami nieco się zmniejszą. Oczywiście stosowane regularnie, być może też spowoduje, że naprawdę te worki pod oczami Wam się zniwelują dosyć mocno, bo skład jest świetny i działanie również. Ja natomiast stosowałabym takie płatki jako dodatkowa pielęgnacja, niekoniecznie codziennie, ale mimo wszystko uważam, że są naprawdę godne polecenia. I jeszcze słuchajcie, zwróćcie uwagę na to, że w ofercie marki Sephora, Sephora Collection, znajdziecie inne płatki. Nie wiem co prawda, czy one wszystkie są wykonane z biocelulozy, mają inne substancje aktywne w składach, ale myślę, że warto się nimi zainteresować i sama na pewno tak zrobię. Sama też skorzystam i wypróbuję inne płatki od Sephory, ale te są naprawdę świetne. I ostatnie płatki, które zachowałam właśnie na koniec, mają świetny skład, ale nie do końca mogą być dla Was wygodne i dlatego zaraz Wam opowiem, jak je stosować, żeby zmniejszyć ten dyskomfort, który pojawia się przy tych płatkach. A już Wam mówię, o jakie płatki chodzi. Jest to marka Exclusive Cosmetics i są to płatki, które kupicie spokojnie na przykład w drogerii Rossmann za cenę około 5 zł. Mamy tutaj hydrożelowe płatki pod oczy, które są wycięte bardzo, powiedziałabym, wygodnie, natomiast są one niesamowicie grube. Przez to, że są grube, będą też ciężkie. No i właśnie to jest to, o czym Wam powiedziałam. Będą ciężkie, więc żeby te płatki dobrze przylegały do skóry i też dobrze się na niej trzymały, czyli po prostu się nie ściągały ze względu na tą grubość i ze względu na tę ciężkość tych płatków, musicie pamiętać, żeby nakładać je na suchą skórę. Nie nakładamy na skórę wilgotną, bo wtedy te płatki naprawdę, uwierzcie mi, będą Wam spływać. Będą się po prostu ściągały tutaj w tej okolicy i będą dla Was niekomfortowe. Skóra musi być sucha. To jest pierwsza ważna sprawa. Druga sprawa to jest skład tych płatków. One są tanie, bo kosztują właśnie, tak jak powiedziałam, około 5 zł. Ale mamy tutaj świetny skład. Między innymi koloidalne złoto, które w nanocząsteczkach w dodatku, które będzie przepięknie działało odmładzająco, przeciwzmarszczkowo, ujędrniająco, ale też wygładzająco i rozświetlająco właśnie w tej okolicy oczu. Nie myślcie sobie, że to złoto jest jakoś zatopione w tym całym serum, które znajduje się w tych płatkach i ono Wam gdzieś tutaj zostanie jakiś taki brokat czy coś w tym stylu. Nie, słuchajcie, tutaj mamy nanocząsteczki, więc one są tak drobne, tak małe, że Wy ich praktycznie nie będziecie widzieć. Mimo tego, że same płatki wyglądem mają taką złotą postać i może Was to troszeczkę zmylić, ale nie, absolutnie nie, nie zostanie Wam tutaj żaden brokat, nie bierzcie tego pod uwagę. Tutaj mamy bardzo fajny skład w serum tych płatków i znajdziemy między innymi takie substancje jak glicerynę czy kolagen, mamy łagodzący pantenol, mamy glukozę, betainę, wyciąg z bardzo ciekawego grzyba, mamy również wyciąg z różańca górskiego, no i właśnie złoto koloidalne w tych cząsteczkach nano. Naprawdę bardzo dobry skład. Są to płatki, które nie zawierają żadnych substancji kontrowersyjnych. Są, tak jak powiedziałam, hydrożelowe, ale będą bardzo ładnie działały nawilżająco, wzmacniająco, odświeżająco, no i właśnie ze względu na złoto koloidalne, odmładzająco. Czyli to jest też taka fajna wersja dla osób, które posiadają skórę suchą, przesuszoną, ale między innymi dojrzałą. No i tak jak powiedziałam, są tanie, bo kosztują około 5 zł. I też proponuję Wam, jeśli się zdecydujecie na te płatki, trzymać je dodatkowo w lodówce, żeby spotęgować jeszcze efekt działania tych substancji aktywnych, tego złota i podziałać właśnie takim napięciem na skórę, tą krioterapią, zmniejszeniem naczyń krwionośnych. A przez to, że płatki będą w lodówce i wyciągniecie je też takie zimne,
to one też dobrze będą przylegały Wam właśnie w tej okolicy. Także warto je wypróbować, warto przetestować. Moim zdaniem są to jedne z najciekawszych płatków, które są dostępne w drogerii Rossmann, właśnie z takich tańszych, ale też z bardzo dobrym składem. Moi drodzy, to będzie tyle, jeśli chodzi o propozycje top 5 płatków pod oczy. Teraz już wiecie, jakie są moje hity. Jestem bardzo ciekawa, jakie są Wasze hity. Ale tutaj na zakończenie, tak przy okazji, chciałam się Was zapytać, czy wiecie, jak nakładać płatki pod oczy? Prawidłowo. No bo pewnie sobie pomyślicie, a co to za różnica, jak nakładam płatki? No nie. Jest różnica w tym, jak aplikujemy płatki pod oczy. I chodzi mi tutaj o płatki, które są w formie właśnie takich łez, takich kropelek, czyli z jednej strony są one szersze, a z drugiej strony są one takie cieniutkie, mają taki szpic, jakbym to powiedziała. Bo o ile rozmawiamy o płatkach, które mają formę takiego właśnie banana, czyli z każdej strony są takie same, to nie ma znaczenia, jakie przykleicie do Waszej skóry i jakie sobie zaaplikujecie. Natomiast w przypadku takich płatków, gdzie mamy właśnie tą formę takiej łezki, bardzo ważne jest to, jak takie płatki zaaplikujecie. Kiedyś sama popełniałam ten błąd i przyklejałam płatki w ten sposób, że tą cieniutką końcówką, tym takim szpikulcem, przyklejałam tutaj do wewnętrznego kącika oka, a tą dużą częścią tu. Co się działo? Otóż bardzo często przyklejałam je za wysoko. Żeby płatek się dobrze trzymał i mi się tutaj nie ściągał, kiedy mówię, to też starałam się go jak najmocniej tutaj przepchnąć w tę okolicę, żeby ten właśnie tutaj, ten taka cieniutka końcówka dobrze się trzymała. I nawet nie wyobrażacie sobie, ile razy mi się zdarzyło, że ta końcówka mi tutaj weszła do oka. Mogę się założyć, że i Wam się takie sytuacje zdarzyły, jeśli chodzi o płatki pod oczy. No i właśnie, to jest największy błąd, jaki możemy popełnić, nakładając tego typu płatki. Moje drogie panie, panowie zresztą też, jeśli będziecie korzystać z tego typu formy płatków, nakładamy je odwrotnie. Nakładamy je tą szerszą częścią tu, w tej okolicy, a tę wąską część w tej okolicy. Tak, dobrze usłyszeliście. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że nam zależy na nawilżeniu całej tej okolicy tutaj pod oczami, nie tylko nawilżeniu, ale po działaniu generalnie substancjami aktywnymi właśnie w tej okolicy, ale bardzo ważna jest też ta okolica, tutaj, pod okiem. I ona jest w sumie jedną z najważniejszych okolic tutaj. I teraz, ta część, która jest szersza, zawiera więcej płynu i więcej substancji aktywnych, dlatego też nakładamy ją właśnie tu. Ta cieńsza część będzie nam tutaj zachodzić, wybaczcie, że tak patrzę w podgląd, ale będzie nam tutaj zachodzić na górę. Czyli będzie nam działała tutaj na te zmarszczki. Z drugiej strony nie będzie nam się ściągać taki płatek, bo tutaj ruch mięśni, ten mimiczny ruch mięśni mamy znacznie większy i bardziej intensywny niż tutaj pod okiem. I trzecia ważna sprawa, ten kikutek taki malutki od płatków nie dostanie Wam się do oka, czyli nie wejdą nam tam te substancje aktywne, które mamy na płatku, a przez co też nie podrażnimy naszego oka i będziemy działać na nie skutecznie, bez względu na to, jak wysoko przykleicie sobie taki płatek. Mam nadzieję, że rozwiałam wasze wątpliwości, jak teraz stosować płatki pod oczy. I myślę, że tym akcentem pożegnam się już z Wami. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Dajcie znać w komentarzach, czy jest jeszcze jakiś temat dotyczący pielęgnacji skóry w oczu, który chcielibyście, żebym dodatkowo poruszyła, bo wydaje mi się, że już wspominałam o wszystkim, ale być może jest jeszcze coś, co chcielibyście wiedzieć, o czym chcielibyście posłuchać, więc piszcie koniecznie Wasze uwagi w komentarzach. No i też dajcie znać, jakie są Wasze ulubione płatki pod oczy, które Wam się sprawdzają. Być może ktoś też skorzysta z Waszych poleceń. Trzymajcie się cieplutko i widzimy się w kolejnym filmie. Buziaki, pa!